10 minut po godzinie ósmej to czas na rozmowę dnia. Dzisiaj gościem dnia jest gość z zagranicy, pisarz, scenarzysta, e, aktor e, od jakiegoś czasu, autor bardzo poczytnych kryminałów, Antonio Mancini. Witam pana serdecznie. Ciao, buongiorno Ciao, buongiorno. <laughs> e, Jak pan premiera książki. E, Żebra Adama, czyli dwu, drugiej odsłony przygód Rocka skiawone bohatera, który pan stworzył, miała miejsce całkiem niedawno. Gości pan w Polsce na krótko. Jak pan, jak, jak wygląda ten czas spędzony w Warszawie? Jak, jak pan odnajduje, mówiąc kolokwialnie, nasz kraj? Lei è da poco a Varsavia per sì. i motivi per il libro, per il suo ultimo libro Costola di Adamo appena uscito, come trova il Varsavia, come passa questo tempo che è venuto qui a trovarci? Ma così poco, mi hanno fatto stare solo un giorno e mezzo, non mi hanno fatto vedere Varsavia, io la volevo vedere, quando mi ricapita un'occasione del genere, però è bellissima anche se il tempo, vabbè il tempo è Polonia ragazzi, ma mi aspettavo peggio. Ja jestem bardzo krótko, tak naprawdę półtora dnia tutaj jestem i bardzo intensywnie spędzam ten czas, więc no nie miałem takiej okazji zwiedzić Warszawę. Bardzo bym chciał i mam nadzieję, że mi się to jeszcze zdarzy. No, uważam, że jest to piękne miasto, bardzo ciekawe. Może do pogody trochę miałbym zastrzeżenia, no ale w sumie jest to Polska, więc nie można się spodziewać, nie wiadomo czego myślałem, że będzie gorzej. No ale mówi się, to, nasza, to jest nasza wersja we współczesna polskiej złotej jesieni. Ma e questa è la wersja della dell autunno-doro, ja miałam in Polonia. Sì, sì, ma in Italia erano tutti molto spaventati. Cioè, stai attento: se vai in Polonia, portati possibilmente gli sci, le, le ciaspole per la neve. Ma sono un po' esagerati in Italia. E, we Włoszech wszyscy mi ostrzegali: byli molto przejęti, że jadę do Polski. Mówili, żem koniecznie wziął bardzo ciepło ubrania, może nawet narty, bo będzie śnieg, itd. Tak, że, rozumiem, e così. Spodziewał si aspettava pure degli orsi bianchi? Qualcuno mi ha detto che un autore cercava gli orsi polari a Varsavia. No, diciamo che a questo, a questo non ci siamo Mai arrivati, devo dire. E, no, słyszałem taką historię, że ktoś tutaj z pisarzy zapytał o białe niedźwiedzie, naprawdę. No, na szczęście do tego poziomu nie doszedłem. Jak wyglądają spotkania z czytelnikami? C czego się pan dowiedział o, o polskich miłośnikach, miłośnikach pana bohatera e, i pana powieści? Come sono i lettori polacchi? Che cosa è riuscito a capire a base di questi incontri dei lettori polacchi? Ma secondo me, i, i Non c'è nazionalità del lettore. Io penso che tutti i lettori nazionale siano podobni, cioè che tutaj non ha narodowości. Mm -hmm. e, se, se il libro emoziona, se il libro trasmette, se il libro è onesto, io credo che qualsiasi lettore da qualsiasi parte del mondo lo, lo, lo apprezzi e gli voglia bene. Altrimenti, il lettore fa, de, decreta la condanna a morte dello scrittore. Jeśli książka wnosi jakieś emocje, buduje jakieś uczucia i interesuje czytelnika, to na pewno ci, ci wszyscy czytelnicy będą do siebie podobni. W innym razie, kiedy nie interesuje, po prostu pisarz musi zginąć w głowach czytelników. Mhm. Jak to się stało, że został pan, że, że zrodził się w pana umyśle pomysłu takiej postaci i w ogóle chęć zajęcia się pisaniem jest pan aktorem, także autorem scenariuszy wcześniej, także, także reżyserem. A co skłoniło pana do tego, żeby sięgnąć po ten gatunek i wybrać właśnie drogę e, autorską? Come mm. lei ha cominciato a scrivere come attore, regista, sceneggiatore? Cos'è successo che lei ha deciso di prendere questa strada della scrittura? Ha deciso anche di scrivere proprio gialli e anche di creare questo tipo di protagonista? Ho uh, sempre scritto, in realtà fare l'attore è una cosa che fino a dieci anni fa mi piaceva tantissimo, ora non mi piace più, ma in realtà è sempre raccontare una storia, lo fai con, uh, con la voce, lo fai col corpo o lo fai con la scrittura. Diciamo che la scrittura è il modo più completo per farlo, è il modo più bello, è più libero per raccontare storie. Tak naprawdę to ja zawsze pisałem, jeszcze 10 lat temu bycie aktorem mi się podobało, w tej chwili już właściwie mnie to nie interesuje, natomiast tak naprawdę jest tu to, jest to pewne podobieństwo, bo w jednym i drugim przypadku jest to opowiadanie jakiejś historii, zarówno aktor opowiada jakąś historię, jak i pisarz opowiada. Pisanie akurat daje nam możliwość takiej pełniejszej opowieści, myślę, że dużo ciekawszej i dużo, dającej większą możliwość wyrazu. A stato che è potuto parlare di attori che si Cos'è successo che non le piace più fare l'attore? È successo qualcosa che non vuole più recitare? Era diventato un mestiere, come, come, come lavorare in banca. Io non ho studiato Accademia d'Arte Drammatica per, per lavorare in banca, quindi era finita la parte più bella, più creativa del, del lavoro e non, non mi piaceva più. Stało się to właściwie zawodem jak każdy inny, jak praca w banku. Ja nie po to studiowałem szkołę aktorską, żeby pracować w banku. Stało się to zwyczajnym po prostu zajęciem i cała część kreatywna, która wiąże się z pracą aktora, gdzieś zaginęła. Mm, to ciekawe bardzo. Jak pan stworzył swoją postać? Z jakich elementów go pan skonstruował? Jak, jak wyglądało budowanie takiej postaci? No bo tak jak aktor buduje postać na potrzeby roli, tak pisarz buduje swoją postać. To come lei ha costruito il suo protagonista? Perché, comunque, la costruzione del protagonista, un po' come lo fa attore, l'ha fatto anche lei. Quali elementi ci sono dentro? Mm, non me lo ricordo perché mm. è nato piano piano tipo Frankenstein. Ogni, ogni giorno si aggiung aggiungeva un pezzo. Aveva una prima versione che è stata cancellata, poi cercava un personaggio pieno di contraddizioni, pieno di, 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 di neri, di scuri, di parte scura dell'anima. E... E così perlomeno è venuto fuori Rocco Schiavone che adesso è diventato una specie di, di fratello perché ci frequentiamo da ormai sei anni. Tak naprawdę nie pamiętam. To powstawało po kawałku, trochę tak jak Frankenstein dodawałem mhm. po kawałku do tej postaci. Też, też pierwsza wersja w jakimś stopniu już nie jest tą wersją właściwą, bo musiałem ją y, anulować. Na pewno jest to postać pełna sprzeczności. Szukałem tutaj tych czarnych stron duszy, które się tutaj w tej postaci znalazły, więc można znaleźć na pewno bardzo dużo białego i czarnego. Mhm. A z czasem tak naprawdę Rokko który, który jest moim bohaterem, stał się w jakimś stopniu również moim bratem. Mhm. Dużo przelał pan na brata. Z... Scebia, tu so, Paneschi Bratz, Literatsky, Jos Spana. È suo fratello letterario, quanto ne ha di lei, della sua personalità, quanto c'è dentro? No, pochissimo, lui è una, è una persona coraggiosa, dice sempre la verità, eh, fuma la marijuana, cosa che io non faccio. Eh, soltanto diciamo la cosa che abbiamo in comune, anzi quelle sono proprio mie, sono le rotture di scatole, quella è una cosa mia che ho regalato a questo personaggio. Tak naprawdę bardzo mało. On jest postacią odważną, zawsze mówi prawdę, pali marihuanę. Ja nie palę marihuanę. Dużo bardzo rzeczy jest, nas tutaj dzieli, różni. Właściwie jedyną rzecz, którą mu dałem w prezencie ze mnie, to jest stopień upierdliwości, jaki osiągamy oboje. A to ciekawe, zastanawiam się, co sprawiło w takim razie, że tak wielu czytelników, tak wielu rodaków pana i nie tylko rodaków pokochało tę postać. Ta czarna strona osobowości, to jest coś, co przyciąga w sposób szczególny? Allora, secondo lei come mai è andata così che piace così tanto questo personaggio a tutti? Cioè questa parte nera della sua anima è una cosa che attira così tanto? Ma perché probabilmente mm, è una persona che tanto per cominciare è, è normale, è, è umana, ne conosciamo di, di, di Rocco Schiavone. Assomiglia sicuramente a qualcuno di, di noi, è una persona semplice, non è un eroe, non è un inarrivabile eroe della polizia e, ed è pieno di difetti, e, essere pieno di difetti significa essere un, è un essere umano e quindi forse gli si vuole bene per questo. Myślę, że dlatego, że jest normalny, jest ludzki, jest takim człowiekiem, jakich na pewno znamy. Yy, mamy wokół siebie takich ludzi i jest prostą osobą. Nie jest jakimś bohaterem policji, który jakieś sukcesy osiąga i jest dla nas w jakimś stopniu nie, nieosiągalny. Do tego jest pełen wad, co też na pewno go zbliża do zwykłego człowieka. Yy. Dlaczego zesłał go, pan, zesłał go pan na północ? Perché l'ha mandato proprio al nord? <ride> perché eh, narrativamente è più interessante avere un personaggio fuori dal suo contesto, eh, soprattutto che non è attrezzato culturalmente e fisicamente a quegli ambienti lì, essendo di Trastevere e di Roma. E poi perché mi piaceva un personaggio acciaccato: nel senso che eh, aveva dei problemi, è stato punito, lui va lì perché è stato punito. Quindi, un personaggio che parte già in difetto. właściwie tutaj są dwa powody. Jeden to jest taki, że jest ciekawsze narracyjnie nawet zbudowanie takiej postaci, która jest zesłana w miejsce, do którego nie jest przygotowana, ani emocjonalnie, ani fizycznie, ponieważ mhm. urodził się w Rzymie, Everett, to są zupełnie inne światy. A druga rzecz jest taka, że on już jakby w, w, zaczyna swoją, swoją podróż w, w, na straconej pozycji, dlatego, że znajduje się w Ości jako rodzaj kary i też jest to w tym momencie, daje nam inny obraz postaci. Buduje dra dramaturgię i do, dostarcza napięć. E, żebra dama. To jest mowa, o tej, o tej książce rozmawiamy, pokazuję ją Państwu, bo oczywiście jesteśmy w radiu, a zatem można nas oglądać w internecie. Antonio Mancini. Rzym to jest miasto, w którym się Pan urodził. Rozmawialiśmy chwilę przed anteną na temat wiecznego miasta. Jak Pan dzisiaj patrzy na to miasto z perspektywy osoby w nim urodzonej, z perspektywy mieszkańca tego miasta, w którym od jakiegoś czasu już Pan nie mieszka? Eh, lei è nato a Roma, ne abbiamo parlato un po' prima del programma di, di questa Roma Come lei vede adesso la Roma? Non ci abita più, ma come la vede eh, come un eh, diciamo romano, come un abitante, ex abitante di questa città? La vedo assediata dai maiali In quel momento in realtà è piena di svegli può Può sviluppare questa idea? Sì, um, è, è in mano a um, gruppi di ormai da tanti anni, ma mai come in questo momento gruppi affaristici uh, terribili che sono i palazzinari, cioè quelli che costruiscono le case, che sono uh, pezzi del Vaticano, che sono mafie, mafie italiane e straniere. È, 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 è massacrata, è morsa dappertutto, è piena di buchi, piena di sporcizia, piena di rabbia, mm, non è più la mia città. Znajduje się w rękach grup aferzystów, e, od wielu lat zresztą tak się dzieje, którzy tak naprawdę to miasto niszczą. Tych, którzy budują z, z, z gatunku nieruchomości, którzy zajmują się nieruchomościami, również z Watykanu, również mafie, nie tylko włoskie zresztą, mafie tam się znajdują. Ona jest zniszczona, pełna dziur, e, brudu. Nie jest tak naprawdę to już moje miasto. Ale Soprattutto nie jest più amata dai Romani. A przede... A przede wszystkim to, co to che nice -nice, sami Rzymiani już jej nie kochają. Mm -hmm. jaki był ten Rzym, który pan E com'era la Roma che lei amava? Mm. La Roma che amavo era una Roma accogliente, che sorrideva anche nelle disgrazie. Era... era una Roma, sì, piena di difetti, sì, con le mafie, sì, con le schifezze, ma c'era una reazione, c'era voglia di vivere, c'era voglia di, a... di accogliere le persone. Adesso non è più così. Kiedyś to było miasto, które było przyjazne, które się uśmiechało nawet kiedy znajdowało się w niełasce lub kiedy wydarza, wydarzały się jakieś nieprzyjemne sytuacje. Tak, owszem, było, miała swoje wady. Rzeczywiście, ta mafia była zawsze, ale inaczej reagowała i przede wszystkim w ogóle reagowała. Widać było i czuć było chęć życia w tym mieście, której niestety już w tej chwili nie odczuwam. Oby ta chęć życia jeszcze do wiecznego miasta powróciła. Jakie są, żeby nie kończyć się? Tak, w tak minorowym nastroju, proszę powiedzieć o swoich planach na najbliższy czas i jakie, w jaką przyszłość rysuje, się, jaka przyszłość rysuje się dla pana bohatera. Per non concludere questa emisja con questi temi un po' tristi, volevo chiedere: quali są i suoi progetti i quali są i piani per il suo protagonista nel futuro? No lo no so. Nel senso, sì, devo, devo, non lo so, non lo so. Devo, <ride> devo scrivere, uno, un, un, devo riprendere a scrivere sicuramente, e, ma non, al momento ho vaghissima idea di quello che devo scrivere. Spero che, anzi, se, se a qualcuno viene un'idea e me la vuole dare, sarei molto felice. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Muszę się zabrać za pisanie, ale jeszcze nie mam bladego pojęcia, jak to ma być i co tam się wydarzy. Nawet będę szczęśliwy, jak jakiś pomysł ktoś mi inny podda. Liczymy, żeby... Bardzo bardzo liczymy na to, że te pomysły będą tak znakomite, jak do tej pory. Antonio Mancini, autor książki Żebro Adama, był dzisiaj gościem Jazzowego Poranka Dwójki. Aleksandra Leoncewicz, tłumaczka, była z nami, za co serdecznie pani dziękuję. Zapraszamy, zapraszamy państwa na spotkanie i do księgarni. Coś po polsku zdążył się pan nauczyć jakieś dwa słowa? A imparato qualche parola in polacco? Dziękuję. Grazie. <laughs> Molto grazie, dziękuję państwu.